Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami Pillars of Eternity. Wymieniłem jednak niezłomnego na zrozpaczoną matkę. Dlatego, że cóż, Hirawias może leczyć trochę. W sumie to niezłomny był niby moim głównym mechanikiem od pułapek i zamków, ale okazało się, że jednak Aloth też potrafi. Więc myślę, że damy radę. Jestem z powrotem w fortecy, bo mamy questa, właśnie kolejny goniec z pałacu Duke'a. Czy to jest odnośnie tego samego sporu, z którym widzieliśmy zaraz? To nie tutaj. W międzyczasie zrobiłem trochę miksturek. Pożonglowałem ekwipunkiem. Mam nadzieję, że troszkę optymalniej teraz jest. No i zobaczymy. Co tu się dzieje? Jest. Przepraszam za najście, panie. Kanclerz Warren prosi o pilne spotkanie w gospodzie pod osmaloną beczułką w paprotnym brzegu. Czy znowu chodzi o Kednua? Nie wiem, proszę o wybaczenie, jestem tylko posłańcem. Oczywiście na to też mi pewnie nie odpowie. Dlaczego się ze mną nie spotka w pałacu? Nieoficjalne spotkanie, no dobra. A, goniec zniknął i się obszar zreloadował. No dobra. No to idziemy zobaczyć, o co chodzi. Dzień dobry, panie kanclerzu. I'm here. O, Lord Ozoga, zastanawiałem się, kiedy tu dotrzesz. No, jestem lordem. No dobra, posłałeś po mnie. No właśnie, rozejrzyjmy się. Może jakaś zasadzka? Tak. Zdaję sobie sprawę, że w osmolonej beczułce zapadła cisza. Odwracam się i widzę, jak ostatni goście szybko wychodzą z gospody. Chwilę później do środka wkracza grupa uzbrojonych mężczyzn i kobiet. Ojejku. Kanclerz czym prędzej daje nura pod stół. Aha. Czyli to nie jego zasadzka? No w sumie nie, no przecież kanclerz to kanclerz, cholera. Dowodząca zbrojnymi kobieta zdejmuje kaptur jedną ręką, drugą trzymając na rękojeści pistoletu za pasem. Oczywiście natychmiast rozpoznaje, że to kapitan gwardii Gadwina. Skoro już pozbyliśmy się widowni, możemy przejść do rzeczy, niestety niezbyt przyjemnej. No okej, pamiętam. To nieistotne. Czego chcesz? No, chyba wiesz. Lord Gadwin rozkazał cię zabić. Marszczy brwi. Szkoda, szczerze mówiąc, bo podziwiam twoje dokonania. Nawet jeśli połowa z nich to bajki. Niestety mam swoje rozkazy. Możemy ją przekabacić. W sumie, dlaczego miałbym to robić? Giń. Nie będziemy negocjować z terrorystami. Oczywiście zaszli mnie od tyłu, cwaniaki. Więc zmiana pozycji. Zaraz, może tak... czemu to było? Czemu to był szybki tryb? W ogóle ktoś tu jeszcze żyje? Coś kapłani. Czy matka sama z siebie coś robi, niby jej włączyłem sztuczną inteligencję, ale... Nie wiem. Ja się tam zapętliłem. Kolego. Tutaj, lej tych kapłanów. No, naprawdę. Nie umiesz pathfindować. Nie wiem, czy ona coś robi. Może się zacięła. No. Blokowali się, idioci. Czy jeżeli mam zaznaczoną postać, to ona sama z siebie nie rzuca czarów? Być może. Wiesz co, Aloth? Może po prostu poatakuj tą swoją nową różdżką, perłem. Takie leszczary. Musisz nabić doświadczenia do przedmiotu. 6. No. No to trochę potrwa. Właśnie, może mu zmienię...
na po prostu brak zachowania. No. Zaraz, miał samoobronę zrobioną? Czemu tak dziwnie? No. To było niespodziewane. Warren wychodzi spod stołu i poprawia wygniecione rękawy. Wyjaśnia to jednak dziwne raporty, jakie otrzymałem ostatnio z chwytu. Chwytu? Mów dalej. Earl Bademar postanowił mieć oko na poczynania Lorda Gatwina, który ostatnio zaczął opłacać mnóstwo najemników, nie wiadomo po co. Zalecam ci podjąć szczególne środki ostrożności w Kednua. Gatwin może próbować umieścić tam szpiegów lub sabotażystów. Zachowaj ostrożność, Zoga. Podejrzewam, że Lord Gatwin jeszcze nie skończył. Dopija resztę piwa, kłania mi się uniżenie, po czym zmierza do drzwi. No, tak jak podejrzewałem oczywiście, że pretendent się nie podda tak łatwo. O, Palegina dostała level. Tak, zdecydowanie myślę, że jakiś czas temu zostały zupdate'owane te modele postaci. Zrozpaczona matka też inaczej wyglądała trochę. I te pióra jakieś takie inne są. Przetrwanie, no. To jest dobry skill teraz. Jakieś nowe umiejętności paladyna? Leczenie łańcuchowe. Sporo ma jakichś rzeczy. Inspiracja, pasywne. Pokonanie wroga przez paladyna podnosi morale. Premia przez 11 sekund. No to nawet niezłe. Zależy jak często pokonuje wrogów. Chociaż no z tym swoim wielkim mieczem, no możliwe, że ma. Szanse, wyzwalające wyzwanie, dwa razy na potyczkę, czyli fajnie. Ignoruje efekty na jakiś czas. Szarża. Podtrzymywana aura. Szybkość, nie. Oczyszczenie niegodnych, czyli pewnie coś na jakieś... Na nieumarłych, czy nie? Na odpoczynek, a nie. Blokuje wrogom dobre efekty. To wygląda ciekawie. Postacie z zamęt, zauroczenie lub dominacja. Mają problem z paladynem. Aha, czyli dobre na naszych zauroczonych, żeby ich nie pozabijać. A trafiony potem to im usuwa te efekty. No to nieźle. To jest, kurczę, kuszące, bo oczywiście te efekty są bardzo upierdliwe. Odbicie 25, wow. Dwa razy na potyczkę, no to... na magów takie coś rzucić. Albo na Edera i będzie tankował wszystko. Podtrzymywana aura. Redukcja obrażeń. Kuszące też. To raz na potyczkę. Leczenie dosyć solidne. Czy to chyba wskrzeszenie jest po prostu. Tak. Też może być ciekawe. To co? Pasywne. Celność. Tempo ataku 20%. No też ładnie. Leczenie łańcuchowe. Ile to leczy? 50. No nie jest takie złe w sumie. Cholera, no ciężki wybór. Naprawdę ciężki. Większość z tych umiejętności jest całkiem dobra. Na oko. No leczenie to leczenie. No. Raz na potyczkę. Ale możesz mieć problem z rzucaniem tego, jeżeli walczysz wręcz.
Bardziej jakaś aura by się przydała. Chyba jednak wezmę to. To jest pasywne ogólnie. No. Da nam troszkę przewagi nad jakimiś tymi wampirami, innymi badziewiami, które lubią zauraczać. Dobra, wracamy do warowni. Nie, lód. Chociaż pewnie nic ciekawego tu nie znajdę. Jakieś solidne, naprawdę, nawet nie wyjątkowe. Mech. Alof dostał nowy poziom. Dałem mu... No, 6 level. O wow, to... Jaki to ma... Aha, dobra, już myślałem, że to ma taki zasięg, nie. Znaczy, obszar działania. Petryfikacja! Słyszałem, że to był strasznie przegięty czar. Nie wiem, jak teraz jest. Skamienienie chyba generalnie tam podwajało obrażenia i tam jakieś inne takie fajne rzeczy. I to ma, no, kontra hard, więc cóż, ale na magów będzie dobre, myślę. Drugi czar to szpikulce minolety wziąłem, bo no, w sumie rozważałem jeszcze odbicie czarów, co by się mogło przydać. Ale to jest ciekawe, bo jest kontra refleks, czyli przeważnie, myślę, będzie dobrze wchodziło w jakichś ciężkozbrojnych, a z kolei pomija redukcję obrażeń całkiem ładnie. Więc no, może być fajne. Plus klątwa ociemnienia jest teraz do woli można rzucać. Jest mistrzowskim zaklęciem. No i dobra, co tu się dzieje w tej warowni? Dzień dobry, wieśniacy, naprawdę? Nie chciałem zapłacić, więc podpalili moje pole. Kiedy mój mały próbował ich powstrzymać, dostał pałką po głowie. Przeżył, ale od tego czasu ciężko myśli. Twój syn miał szczęście. Moi strażnicy, porządne chłopy, zginęli od miecza, chociaż się poddali. Zapłaciłem łotrom ile chcieli, ale i tak zabrali mi wszystko. Jest! Kobieta wskazuje mnie palcem, a oczy rozzłoszczonego tłumu kierują się na mnie. Czy mogę wam jakoś pomóc? Nie potrzebujemy twojej pomocy, tylko żebyś dał nam spokój, sprawiedliwości. Okej, mów dalej. Wysłałeś swoich ludzi, żeby zabrali ode mnie podatek od zbiorów, z którym rzekomo zalegałem. No, serio? Ode mnie zażądano myta. Podróżuję tędy od lat, ale pierwszy raz o czymś takim słyszałem. Pozostali dzielą się podobnymi opowieściami. No cóż, prosto z mostu. To nie byli moi ludzie. W takim razie kto? To nie byli zwykli rozbójnicy. Właśnie dlaczego sądzicie, że to ja ich wysłałem? Powiedzieli, że działają z polecenia władcy Kednua, to przecież ty. Jeśli wrócą, to nie działają z mojego rozkazu. Usłyszeliście to z moich ust. Powiedzmy, że ci wierzymy, ale co z naszymi stratami? Co z moimi zbiorami? I z moim towarem? I z rodzinami moich strażników? Właśnie, przy okazji tam w mieście sprzedałem syf. Syf. Mam chyba z 20 tysięcy znowu, więc myślę, że spokojnie mogę wam dać 1000, co to jest. Precz zanim powywieszam was z murów. No ładnie. No, macie 1000. 3 prestiżu. Jesteście bardzo hojni, panie. Wieśniacy przytakują z uśmiechem, mamrocząc podziękowania i rozdzielając pieniądze między siebie. No dobra. Ale przeczuwam, że to nie koniec. Co to za jeden? Marszałek Forwyn? To mój czy nie mój? Chyba nie. Ach, rozwścieczony motłoch. Nieunikniony problem każdego władcy. Prawda, Azoga? No... W sumie to moi, powiedzmy, poddani. No dobrze, ludzie. Nie mogę ich obwiniać za taką reakcję. Twoi poddani mają wiele szczęścia, że ich władca jest dobroduszny, ale póki co muszą zaczekać. Mam wieści na temat Lorda Gatwina. Porozmawiajmy w wielkiej sali, z dala od ciekawskich uszu. No, obstawiam, że będzie jakiś atak na twierdzę, no bo dlaczego nie? Ale chyba jesteśmy na to przygotowani dosyć dobrze. No, nawet z dyskiem SSD, kurde, te czasy ładowania są długie, za długie.
Ordzia Zoga. Nagle doświadczenie. Otrzymałem wiadomość, że Lord Gadwin gromadzi najemną armię niedaleko Jynborskiego pola. Wygląda na to, że sprawy własności Kedła nie da się rozwiązać pokojowo. Errol przysłał mnie, bym wspomógł cię w samodzielnym odparciu tego zagrożenia. Jestem jedynie doradcą, rzecz jasna. Errol oficjalnie nie staje po niczyjej stronie. Więc przede wszystkim, ile mam czasu? Wystarczająco dużo. Chodzą pogłoski, że Gadwin doświadczy serii nieszczęśliwych i niemożliwych do przewidzenia problemów, nim zbierze armię. Marszałek uśmiecha się krzywo i puszcza oko. Ale za długo bym nie zwlekał. Jeśli coś jeszcze chcesz wiedzieć, pytaj śmiało. No dobra. No. To dosyć oczywiste, dlaczego Earl nie przyzna mi oficjalnie racji. To bardzo delikatna sprawa. Lord Gadwin ma prawo do swojego roszczenia i dobrze o tym wie. Pozbawienie szlachcica tytułu i ziemi to niebezpieczne posunięcie, może nawet bardziej niż zwyczajne zabicie go. Jeśli wierzyć dworskim plotkom, to niewielu członków rodziny Gadwina przejmie się jego śmiercią, więc Earl nie musi się szczególnie martwić. Jednak utrata roszczenia i tytułu? Takie spory często wzbudzają nienawiść całego rodu i ich politycznych sojuszników, nie wspominając o niepokoju wśród innych arystokratów. Wojny wybuchały z bardziej błahych powodów. Nie, jeśli roszczenia Gadwina mają zostać odrzucone, to musisz udowodnić Earlowi i pozostałym, że masz prawo do Kednua. Tak działa szlachta w Jelenioborzu. No dobra. Porozmawiajmy o mojej armii. Marszałek kiwa głową. Skąd się biorą moi żołnierze? No, ciekawe. Rozesłałem wieści w poszukiwaniu ochotników z okolic Kednua. Mam nadzieję, że miejscowi zdają sobie sprawę, że twoje rządy będą lepsze niż Lorda Gadwina. Wspomogą cię także wszelacy najemnicy, którzy stacjonują w Kednua, także zbierz ich jak najwięcej. A, czyli tak, moja obrona. Otrzymałem list od rycerzy Tygla. O, dobrze. Usłyszeli o całej sprawie i przyślą oddział najlepszych rycerzy, kiedy przyjdzie czas stanąć do walki. W jakim stanie są moje wojska? Marszałek kręci głową. To żółto dzioby, w dodatku jest ich mało. Jeśli teraz staniesz przeciwko Gadwinowi, poniesiesz poważne straty. Jednak zwycięstwo nie jest niemożliwe. No dobrze, więc cóż, zwerbujmy jakichś bardziej doświadczonych. 10 tysięcy! Dobrze, że zrobiłem te zakupy, a raczej sprzedaży. Znam parę zaprawionych w bojach kompanii, które chętnie do nas dołączą za odpowiednią opłatą. Jakieś 10 tysięcy miedziaków powinno pokryć ich żołd. Ciekawe, czy byłyby jakieś inne opcje, gdybym miał jeszcze więcej, ale no 10 tysięcy to w sumie... powiedzmy, że sporo. Nie wiem, czy ten quest można byłoby wcześniej jakoś triggerować, bo wcześniej były większe problemy z pieniędzmi. Chociaż, no, nie wiem. Dobra, masz 10 tysięcy, to... w tej chwili połowa moich funduszy, ale cóż. Otwiera szerzej oczy. Tak też zrobiby. Może są jacyś specjalni sprzymierzeńcy? A, rycerze Tygla. No dobra. Aha, dobra. Teraz moja sytuacja już jest znakomita. Nie żałujesz pieniędzy, więc zapewne przyciągnie to wielu weteranów. Ich doświadczenie pomoże w zachowaniu dobrego morale, jeśli sytuacja się pogorszy. No i tak, to jest interesujące. Mam fortecę z mocnymi murami. Czemu nie poczekać, aż armia Gadwina przyjdzie do mnie? W sumie forteca jest już ulepszona do maksimum. No ale z drugiej strony, jeżeli tak się tutaj zamknę, to pewnie mi tam, nie wiem, będzie palił i rabował i tak dalej. Lord Gadwin nie jest na tyle głupi, by niszczyć Kednua tylko po to, by cię zabić. A jeśli schowasz się w twierdzy, no właśnie, on będzie mógł gnębić twoich poddanych w okolicy. Earl Bademar uzna, że brak działania jest oznaką niezdolności do wypełniania obowiązków włodarza Kednua. Utrata jego wsparcia będzie niosła poważne konsekwencje. Musisz stawić czoło Lordowi Gadwinowi, to jedyne wyjście. No dobra, jedziemy.
Znakomicie. Morale jest wysokie, a wojska gotowe są iść za twoim przewodem po chwałę. Czy na pewno chcesz nakazać wymarsz? Daj rozkaz. Jak sobie życzysz. Poprowadzę armię na jęborskie pole. Czy będziesz nam towarzyszyć? No, oczywiście. No, ciekawe jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że faktycznie jakaś wielka bitwa, w której ja też będę brał udział. Chociaż, może nie. Bardziej coś w stylu, takim stylu. Kiedy zajmuję miejsce na niewielkim pagórku nad jęborskim polem, widzę armię Lorda Gatwina. Nawet z tej odległości słychać wojenne bębny, których główny rytm ma wystraszyć przeciwnika, jednocześnie pozwalając własnym żołnierzom na ustawienie szyku bojowego. Zbliża się marszałek Forwyn. Przybywasz w samą porę. Siły Lorda Gatwina właśnie ruszają. Atak nastąpi lada moment. Dobrze. Przyjrzyjmy się. Większość armii stanowią miejscowi ochotnicy, ale zaprawieni w boju weterani zorganizowali szyki i spacerują wśród młodych, niedoświadczonych wojaków, służąc im radą i podnosząc morale. Żołnierze pozdrawiają mnie okrzykiem, kiedy ich mijam, wyraźnie popierając swego władcę. Pośród licznych wojsk jedna grupa żołnierzy wyróżnia się wśród pozostałych. To rycerze Tygla, odziani w błyszczące zbroje płytowe, uzbrojeni we włócznie i tarcze. Stoją wyprostowani w gotowości, unosząc włócznie, kiedy ich mijam. To mi się podoba. O, co to? Hirawias? W sumie wygląda jak mój hirawias z włócznią. Właśnie, co może planować Gatwin? Jakie on ma wojska? Marszałek Forwyn gładzi brodę. Ma zamiar stawić ci czoła w bitwie i pokonać cię na oczach świadków. Czyli pewnie będę z nim walczył. Chociaż bardzo wątpię, by był na tyle głupi, aby wyzwać cię na pojedynek. To byłoby też ciekawe. No dobrze, zadmijcie wróg, marszałku. Czas doprowadzić sprawę do końca. Marszałek Forwyn wydaje rozkazy, a moje oddziały szybko formują szyk. Armia Gatwina robi to samo w rytm bijących w oddali edyrskich bębnów. Na ten czas marszałek chwyta na taśmie przypięty swój róg. Serio? Co to pan, jakiś ten pan Tadeusz? Bawoli róg, naprawdę. Długi, centkowany. Tak, to jest cytat z pana Tadeusza, no. Dosyć śmieszne. Chociaż, no nie wiem, czy tutaj pasuje. Spogląda na mnie wyczekująco. O tak, to mi się podoba. No, do Edyru w sumie nic nie mam chyba. Skiń głową. Tak, moja postać jest stoikiem. Moi żołnierze wznoszą głośny okrzyk, uderzając bronią o tarczę. Rozbrzmiewa dźwięk rogu marszałka. Dziesiątki cięciw świszczą wokół mnie, gdy łucznicy wypuszczają grad strzał w stronę oddziałów Gatwina. Pociski są celne i śmiercionośne, powalając dziesiątki przeciwników. W śmiałym posunięciu Gatwin wskazuje mieczem moją pozycję, wydając niesłyszalny rozkaz. Jego piechota unosi tarczę i rusza do szarży. Moja piechota rusza wściekle na piechotę wroga zgromadzoną w centrum pola bitwy. Kiedy się zderzają, łoskot metalu o metal jest niemal ogłuszający. Walka jest bardzo zacięta, a dookoła roznoszą się krzyki umierających. Pod dowództwem wspierających mnie weteranów, moi żołnierze walczą dzielnie i dają odpór przeciwnikom. Jak na razie sytuacja wydaje się być patowa. Wówczas spoza linii wroga wyłania się grupa edyrskich magów bojowych. Zaczynają jednocześnie machać rękami z wyćwiczoną precyzją. Pośród moich wojsk nagle wybuchają fale magicznego ognia. Kwaśny zapach dymu i płonącego ciała jest przytłaczający. Na lewej flance widzę idący naprzód oddział berserkerów z Rałataj, odzianych w zbroje płytowej, dzierżących dwuręczne miecze. Pozostawiają za sobą ziemię usłaną trupami. W międzyczasie posępni piechurzy, odziani w ciemne pancerze, uzbrojeni w miecze i tarczy, biegają w tej z powrotem na tyłach oddziałów Gatwina, motywując jego wojowników i nawołując ich do dalszej walki. Bitwa trwa, marszałek Forwyn spogląda na mnie, oczekując rozkazów.
No, ciekawe. Miałem nadzieję, że będzie jakiś taktyczny wybór tutaj. No i tak, przyjrzyjmy się bardziej. No, standardowo magowie pewnie są największym zagrożeniem. No, ale zobaczymy. Moi żołnierze walczą dzielnie, utrzymując szyk, ale armia Gadbina wciąż napiera, powodując coraz większe straty. Porażka wydaje się być prawdopodobna. Aha. My mamy rycerzy Tygla, więc rycerze Tygla prawdopodobnie będą... oni są co? No, walczą wręcz, tak. Mam nadzieję, że wystarczą, żeby odeprzeć tych innych piechurów. Więc załatwmy magów. Aha, rycerze Tygla na magów w ten sposób. No dobra, spróbujmy. Cóż, jeśli zginą, to trudno. Rycerze unoszą tarcze i ruszają naprzód, formując klin rozpychający szeregi wroga. W tym szyku mogą łatwo przebić linię wroga, ale ponoszą poważne straty. Kiedy docierają do magów, szyk rozpada się pod ciosami mieczy. Pod ciosami mieczy rycerzy magowie przerywają ataki, ale obawiam się, że ten manewr przypieczętował los pozostałych przy życiu rycerzy. Bitwa trwa, a marszałek Farwin spogląda na mnie, oczekując rozkazów. Więc co, pewnie nie mam kim innym jakby zabić, zaatakować te specjalne jednostki. Berserkerzy, piechurzy coś tam im motywowali ich. Zobaczymy, czy mogę coś w ten sposób osiągnąć. Aha, nie da się. Marszałek Forwyn kręci głową. Nie mamy sprzymierzeńców, których można rzucić przeciwko nim. Naszą jedyną nadzieją jest przebić się do Gadbina i zabić go. Ciekawe, czy właśnie można byłoby mieć więcej sprzymierzeńców. Może. No dobra, no to szarżujemy. Kiedy resztki moich oddziałów ruszają do szarży, w oddali słyszę dźwięk rogu. Od strony pobliskiego wzgórza nadciąga nowy oddział wojska. To posiłki Gadbina, które ruszają do walki ku uciesze pozostałych żołnierzy wroga. Nowe oddziały szybko dołączają do wojsk Gadbina na polu bitwy. Moje oddziały walczą dzielnie, wciąż idąc naprzód. Straty po obu stronach są znaczne i ciężko stwierdzić, kto wygrywa. Azoga! Lord Gadbin jedzie przez pobojowisko w towarzystwie swojej elitarnej straży. Obaj wiemy, że do tego dojdzie. Chodź na to, żebyś... czas byś zginął jak pies. No, zachowajmy się honorowo. Zasalutuj Gadbinowi, unosząc broń. No i tak jak sądziłem... Nice. O, to mi się podoba. A, ja tu jestem? Mam jakąś kontrolę? Mam. Jaka rzeź. Boże, nic nie widzę. Kto gdzie jest? Co tu się dzieje? A, czyli są piechurzy i berserkerzy. Rozumiem. Czyli wyeliminowałem magów z tej bitwy. Chociaż nie, no niby są jacyś magowie jeszcze. No, jeden. A, to pewnie straż Gadbina. Dobra. No, fajna muzyka. Kto to jest? EDR. Wiesz co, ty idź na Gadbina po prostu i tam go tankuj. Potem się zastanowimy, co dalej. Alothowi wyłączyłem inteligencję. Czemu by tu nie skamienić kogoś? Na początek tych może. Żeby wyeliminować. A ty możesz, nie możesz jeszcze, za mało skupienia, dobrze. Mentalna zaraza to jest nowa umiejętność. Zamęt i oszołomienie. Myślę, że się przyda w takim tłumie. Palegina, dobra. Na razie nic nie rób. Znaczy, rób co chcesz. A co Hirawias może robić? Rzuca... podpalaczka. No tak. Róbcie co chcecie. Aloth już dał skamienienie. O, pięknie.
No to co, jeszcze raz? Draganen tutaj, o... Gdzie jest Gadbin? No gdzieś tam. Okej, okay. Was wszystkich sięgnie. Pięknie, co to jest? Pies bojowy. Maga pewnie to wyeliminuje spokojnie. Okej. Okay. Ile masz skupienia? A, ty sobie tam robisz co chcesz. No to rób co chcesz. Matka. Eder trochę dostaje, więc może jednak włączymy mu jego super tankowanie. Okej. Okay. Osłabienie. I przerażenie. Czemu nie? Może tym razem gdzieś w tym kierunku. Co to za jakieś kolce? Właśnie, gdzie w ogóle jest Palegina? Tutaj. Nie, to jest Alof! O, oh, fuck. Troszkę przykro. To są moi. Wiesz co, Hiravias? Ty coś rzucasz. Owady. może byś tak jakoś pomógł Alofowi, bo może być problem. Groza natury, o. A, to się... To jest aura. Fajna muzyka, podoba mi się. Obłok, który... O tak! Odpycha i leczy. Idealnie. Robimy to. Gdzie ja w ogóle jestem? No, to nie? To Eder, to ja? Nie, gdzie ja jestem? Cholera, to jest problem czasami. Tu jestem chyba. Nie, to Palegina. Nie widzę się. No, to chyba jest moja taka największa krytyka gry, że w trakcie takiej dużej walki ciężko cokolwiek zobaczyć. To jestem? Nie wiem, gdzie ja jestem, no. Halo. Czy jestem skamieniały gdzieś, czy coś mi się stało? A, tu jestem, dobra, pozbroję się, poznaję. Halo, o, to brasiański kapłan niestety otoczony. Ty, rzuciłeś? Rzucił, dobra. Alof jeszcze żyje. Co my tu mamy? Właśnie, rzuciłeś to przerażenie w końcu? To przerażenie czy nie? No tak, no, gdzieś w tą grupę, bo tu jest słabo. Matka się wypstrykała ze wszystkich, ze skupienia. Palegina tam robi swoje. Zaprzysięgły wróg, raz na potyczkę, wiesz co? No. Ciekawe jak to będzie działało na ludzi. Może właśnie nie działa na ludzi. Można by sprawdzić. No po prostu przeciwko naznaczonym celom. Tylko jednemu celowi? To chyba faktycznie mało istotne tutaj. Dobra, Hiravias. Wiesz co, może jakieś leczenie? To jest księżycowa studnia. Gdzie są nasi? Tutaj. O, to jakoś tutaj rzuć leczenie. To będzie dobre. To jest krótkodystansowy czar, ale mam nadzieję, że rzuci. Rzucił. Okej, okay, wszyscy się dobrze czują. Gdzie w ogóle jest Gadbin? Tam? Okej, okay, kto go leje? Eder. Nieźle. Chyba damy radę spokojnie. Matka, podejdź może troszkę, albo nie wiem. O, tu są jacyś moi, jakieś moje jednostki. W tyle łucznicy Gadbina, czy tam kusznicy. Ale spoko. No w sumie spoko, można by ich wyeliminować, ale jak? Prawie jak jakiś RTS teraz. Wiesz co, Hiravias? Chodź tu. Czy masz jakieś, nie wiem, jakieś wyładowanie łańcuchowe albo coś takiego? Druzgocąca fala, o. Zaraz, jak to działa? A, w ten sposób, no. Może być. Paczum, dobrze. Są moi ucznicy, to jest matka, która tam, nie wiem, robi swoje, niech robi. Alof. On jest gdzieś tu, biedak, ale na szczęście wrogowie już padają. Gadbin, chyba się poleczył? Cóż, tam jest jeszcze jakiś mag,
Jego by wypadało załatwić. Eder to spokojnie tankuje wszystko. Okej. Okay. Aloth, rzuć sobie tarczę. Tego zacznijmy. Potem jakieś... nie wiem, czy ociemnienie. O, uśpi tutaj paru. Dobrze, chyba podziałało. Ja jestem tu. Ja może się tam przebiegnę do tego maga i go wykończę z tyłu. Eder niech się z tym leje, biedakiem. Mag chyba długo nie pociągnie. O, co to było? Chyba matka coś rzuciła. Berserker. Jest Aloth. Tu, dobra. Może uśpi tych łuczników z tyłu. Czemu nie? A gdzie jest Hiravias? Pewnie tu gdzieś. Też go nie widzę, cholera, no. No, no. Jeżeli są... Ale jak właśnie, no... W ten sposób nie widać, ale jak włączę wszystkie podświetlenie, to... już całkiem masakra się robi na ekranie. Nawet nie widzę, gdzie jest Hiravias. No, tam gdzieś go wysłałem. W prawo, ale wyparował. Halo. Tu jest, no gdzieś w tym tłumie, ale nawet go nie widzę. No, podoba mi się ta walka. Dobra, dobra rzecz. Dobra, magowie, znaczy te łucznicy już tam padają, mag pada. Mamy chyba zwycięstwo w kieszeni, chyba, na pewno. Dobra, dajcie Gatwina. Co ty masz tu ciekawego? Zamęt. Żelazna skóra. Dobra, pierdzieli go jakimiś pociskami. Chociaż to chyba... Nie, spoko. Już po nim. Czas wyczyścić resztki. O, biedacy. Nie ma tu jak lać leżący. No, jeszcze ktoś tam przetrwał. No, dobranoc. Lord Gathbin leży martwy przede mną, a jego armia jest w rozsypce. Moje własne oddziały, skrwawione i wyczerpane, spoglądają na mnie, unosząc miecze w zwycięskim geście i skandując moje imię. Azogach! 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 Miałem nadzieję na trochę więcej doświadczenia, ale nie było to jakieś bardzo trudne. No to ładnie. Kto to? Kanclerz czy tamten marszałek? No. Przytrzymując szatę, kanclerz Warin przestępuje nad trupami i podchodzi do mnie. Jest blady i wygląda, jakby było mu niedobrze, ale mimo to wymusza uśmiech. Lordzie Azogach, cieszę się, że sprawa w końcu została wyjaśniona, chociaż szkoda, że kosztem tylu istnień Gatwin powinien od początku być bardziej rozsądny. Przełyka gwałtownie, kiedy jedwabistym butem trąca odciętą głowę. W każdym razie, jako oficjalny radca Erla Bodemara, informuję cię, że teraz jesteś jelenioborskim Thanem, a Kednua oficjalnie należy do ciebie. Tak też pozostanie na wieki, zaś tytuł przejdzie na twoich przyszłych potomków. Rzecz jasna, ponieważ potwierdzono twoje roszczenia, niewielka część twoich podatków należy się twojemu suwerenowi, Erlowi Bodemarowi. No dobrze. Skidź głową. Cóż, w takim razie, skoro wszystko wyjaśnione, kanclerz odchrząkuje. Wygląda na to, że moje zadanie zostało wykonane. Wpadnij z wizytą do pałacu, jeśli... Odwracając się napięcie, następuje na czyjeś wnętrzności. Albo może to ja odwiedzę ciebie. Tak, tak, może jakoś za rok lub trzy lata. No, przyszedł i marszałek. Lordzie Azogach, służba pod twoimi rozkazami była zaszczytem. Wrócę teraz do chwytu Geirana, gdyż niestety Erl ma dla mnie pilne zadanie. Jeśli kiedykolwiek odwiedzisz nas na północy, śmiało daj mi znać. Chętnie wymienię się opowieściami wojennymi przy kielichu. Pozdrawia mnie mocnym uciskiem dłoni, po czym odwraca się na północy. Może to będzie gdzieś w tym Białej Marchii. No ładnie, ładnie. O, Sagani wróciła. No to ładne pobojowisko, jestem zadowolony. Bandyci jeszcze coś tam. Więc tak.
pozbierajmy rzeczy. Będą jakieś znakomite? Nie, wątpię, chociaż może z samego Gadbina coś, czy nic. Posprzedajemy. Pójdzie to wszystko na fundusze powojenne. Jakieś składniki, miksturki może się przydadzą. Właśnie, nawet miksturek nie użyłem. Nie było to bardzo problematyczne. No myślę, że dobrym posunięciem było wyeliminowanie magów na zwykłych piechociarzy. O, coś tu jest. Lord. Znakomity miecz, znakomita płyta. O, to się może przydać, żeby to zakląć. Opończa ochrony. Plus 9. Bardzo ładnie. Sygnet rodu Gadbinów. Władza Lorda. Obszar działania zdolności 10%. Władza Lorda. Raz na turę w warowni. Co to jest? To tylko w warowni działa? Pas tępienia. Bardzo dobre. W końcu jakiś dobry loot. To już mamy kilka sztuk, a reszta okej. Okay, dobra, ale przedmioty to rozdzielimy. O, może jakieś nowe czary. Przedmioty rozdzielimy potem. No ładnie. Jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy. Co się tu dzieje? Aha, właśnie. Sagani wróciła. Szukała jakiegoś tego, co to było. Zaraz. Przedmiot, dzwonek refleksji. Aura, niewidzialność, niewrażliwość na nawiązanie walki nie może być celem. Przerwij walkę. To może być przydatne. Do ratowania magów na przykład, albo coś takiego. Ale zaraz. Natychmiastowe użycie, zasięg aury 5 metrów, wow. Zaraz, tylko jeden raz. Co to znaczy? 12 użyć, dobra, już widzę. No to ciekawe dosyć. 5 lat temu 12 starszych mnichów ich... A cholera, jak to się czyta? Nawet nie będę próbował. No to ewidentnie jakieś takie azteckie nazwy. Dobra. Wszystko ładnie. Ciekawe jak tam właściwie... Aha. Czyli co, 3 naszych najemników padło chyba w walce. Interesujące. Mamy co? Skalda, maga, łuczniczkę. Nie? Serio? To jest gość, kapłan. Czemu tego nie wynajmuję? Bo to mi prestiż trochę rujnuje. Rycerz Tygla, o, dobra. Złotego paktu. Łamacz, czemu nie, plus 2. Brutalny wojownik dodaje prestiżu. Dobra, Korgraka chyba zostawimy na razie. Siepacz. 2 obrony. Wszyscy mniej więcej dają 2 obrony. Zakrwawiony zbir. I jeszcze kogoś. Nie wiem. Uczeń bez zakonu. Dobra. Żeby mieć komplet. Czy to już koniec? To chyba już koniec. Tak. No to ładnie. Teraz jak stoimy z czasem? Pewnie wypadałoby kończyć.
Nie myślałem, że to aż tyle zajmie, no ale... Ale zajęło. How may I help? Jak tam twoja broń, Alos? No, to trochę wybił poziomu. Dobrze, dobrze. No to myślę, że zakończymy tym optymistycznym akcentem. A w następnym odcinku... O, jeszcze Hiravios level. W następnym odcinku pewnie się udamy z powrotem do bliźniaczych wiązów. I tam kontynuować rzeczy. A to jeszcze wbijemy Hiraviosowi. Przetrwanie 7, ładnie. No nie wiem, skradanie do 6 może. To coś daje w ogóle? Mech. Atletyka. Mistrzostwo. Co byśmy chcieli non-stop rzucać? Rój owadów. Płomień lata. Chociaż kontrarefleks to jest chyba w miarę dobre, bo wydaje mi się, że przeważnie hard jest najczęstszą obroną. Przynajmniej przeciwko... Znaczy, jeżeli chodzi o jakichś takich ciężko zbrojnych. Śnieżyca też refleks. Ale obrażenia wszystkim, nie tylko wrogom. Nie wiem, co bym tu chciał. Rój owadów. No, zmniejsza koncentrację. Chociaż kontra hard. Nie wiem. A to przywołuje małą zgubę. Wiele nie zdziała pewnie. To też wszystkim zadaje. A to też wszystkim. Cholera. Żagiew. A, broń. Dobra, rój owadów. Uj, plus nowy poziom czarów. Większa zguba, to może być fajne. Ogród życia. Na ciałach poległych kwitną życiodajne rośliny. To jest dobre. Gnijące czaszki. Czy to jest pewnie jakaś broń? Albo nie, nie. Potężna, słoneczna lanca oraz kwitnący jad. Przestraszenie, osłabienie. U wszystkich, no niestety. Druid chyba ma niewiele czarów, które tylko wrogów ranią, no ale trudno. Dobra. W przerwie rozdzielę przedmioty i tak dalej. Popatrzę na te nowe czary. A tymczasem dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.